No i teraz co to ma być? Ile mi tutaj NPC-ów narobiło? No i jest rodzina Krampu Bottom. Ona była właśnie wcześniej ukryta. I ten. I zanim jeszcze dojedziemy do ostatniego miasta głównego z The Sims 2, czyli Zatoki Pokrzyku, to jeszcze musimy się zatrzymać w mieście gwiazd, czyli Studio Town. Zanim jednak opowiem nieco więcej, bo mamy jeszcze tutaj dwóch państwa, panią Livingston i pana Jitma Kussol. I to są Simowie, którzy są to określeni jako Mr. Big i The Diva. To są jedni z niektórych właśnie rodzajów Simów z Downtown, czy tam z centrum. I jest ich na przykład, może być właśnie ci Simowie z rodziny Trico, czy tam Levus, właśnie Diva i Mr. Big. Są jeszcze Dateable Slobs, chociaż ja jeszcze ich nie odtworzyłam, chociaż prawdopodobnie mogę ich odtworzyć, chociaż no to są po prostu zwykli Steamowie, którzy po prostu mają tak negatywne jakby, znaczy no negatywne, są bardzo niechlujni, a ci z kolei są dosyć gwiazdorscy i może troszkę chamscy. No i postanowiłam ich odtworzyć do tego miasta, dlatego, bo potrzebowałam jakichś gwiazd po prostu i im dałam no 5 gwiazdek popularności i jeszcze karierę aktorską. Także mamy tu wszystkie rodziny ze skrzyni rodzin, czyli no właśnie o Tomasów, gazety, co tam jeszcze było? No, oczywiście wszystkich też z jakichś z konkretnych miast, jak na przykład Aleksandrę Omaki, czy tam Aleksandrę Tetherton chyba bardziej. To w większości w mieście Studio Town, którego nazwa oczywiście nawiązuje do The Sims 1, ale tylko nazwa. Są głównie jakieś budynki, czy to z Downtown, czyli właśnie centrum, czy to ze skrzyni. Ten chyba jest właśnie z Downtown, ten jest chyba ze skrzyni, taki chyba ten pakiet z... Kurczę, nie pamiętam. Zabawa dzieciaków? Ale nie jestem pewna. Albo nie zabawa, tylko ta o nastolatkach? Nie wiem. Nieważne. Jakiś dom ze skrzyni. To jest kolejny jakiś dom ze skrzyni. Tutaj wybrałam takie domy, które rzeczywiście należą do takich prawdziwych przedmieść takiego no, dużego miasta. No, więc są tutaj takie mniejsze domki, albo takie właśnie domki rodzinne. I wygląda to dosyć ciekawe. Szczególnie z tymi parkingami. No niestety nie ma normalnych samochodów, ale tu wszędzie gdzieś jakieś są zaparkowane. Nawet jakiś kamper i jakaś łódka. Ta dzielnica jest dosyć taka ciekawa, chociaż... Dobra, może najpierw ta. Tutaj też są domy ze skrzyni i może one wyglądają trochę głupio, bo jest tutaj dosyć dużo wolnej przestrzeni, a miały być to jednak domy gwiazd, a wyszło jak wyszło. Ale są to kolejne jakieś domy ze skrzyni, które wydawały mi się dosyć ciekawe i takie, nie wiem, czy z rezydencji i ogrodów na przykład. No tutaj w odtworzonej wersji to David, to Thomas i Jules Omaki to jest dla mnie para idealna, jeżeli o to chodzi. No akurat w tej wersji to wyglądają super razem. A w dwójce to tak jakoś inaczej. A tutaj mogło się coś psuć przez ilość tych manekinów, chociaż nie jestem pewna. Bo tam chyba może z 10 można mieć na parceli. Ale tak, przyjrzyjmy się tej okolicy. Tutaj mamy HM-a,
Co oczywiście nie jest, znaczy jest ze skrzyni, ale jest kilka rodzajów tych HM-ów. To jest chyba HM SimCity, jest też HM jakiś tam Pleasantville i chyba Veronaville. No ale wybrałam właśnie jednego tego HM-a, bo stwierdziłam, że to wygląda po prostu świetnie w tym, dla tego miasta ogólnie. Tutaj też zrobiłam pierwszy raz tak naprawdę też takie reklamy, powiedzmy, tego HM-a, wzorując się na tych obrazkach z The Sims 2, które były gdzieś tam porozwieszane tych reklam. To zrobiłam takie niby reklamy HM-a. O, no tutaj jest ich nieco więcej. I niby ten, takie te floresy mają być niby, że to jest ten H&M. Te ubrania mogą się trochę bagować, więc jak raz w ogóle coś się nie zapisało w mojej galerii. No i po prostu ten wybieg to jest po prostu cudo, jak dla mnie. No bardzo lubię ten budynek i tyle jakichś rzeczy, które mi się tu udało jakoś gdzieś powciskać. Czy te stojaki, jak mi się udało porobić, to wyszło w sumie całkiem ciekawie. I te wybiegi wszystkie. Tutaj nie wiem w sumie po co ten grill, ale... No... to Samantha Thomas się przeszła przez wybieg. A te kropki to są takie dywaniki, które chyba można przenieść. No to akurat trochę słabe, ale... Ale no, kocham ten budynek. I jak on też pasuje do tego miasta. Kolejny budynek, który jest ze skrzyni, to jest chyba akurat z rezydencji i ogrodów ten budynek. Tak mi się wydaje, bo tutaj jest dużo jakichś dziwnych kwiatów. Tutaj teoretycznie są chyba kwiaty. Tak, tutaj są chyba te kwiaty z tego pakietu akcesoriów. Teraz nie pamiętam. Romantyczny ogród chyba jakoś tak się to nazywa. No są też jakieś inne bukiety. Jakieś te lamy, które są chyba za jakąś nagrodę i one są normalnie w podstawowej części wersji gry. No ogólnie taki jakiś ogródek. Dodatkowo jeszcze tutaj taką ścianę z jakimś graffiti, żeby ukryć tą górę. To postawiłam. Kolejny budynek. Tak. To chyba teraz musimy iść w tą stronę. Ten budynek to jest restauracja. The Lounge. To jest budynek z Downtown. Który mi został, to jest jakaś restauracja czy tam bar. I tu próbowałam zrobić te takie fotele do siedzenia, chociaż nie wiem czy... Znaczy no, jedno krzesło na pewno jest gdzieś używalne, ale czy wszystkie może być różnie. Co my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze ten park, którego w ogóle nie zmieniłam, bo po prostu nie wiedziałam, co innego mogłabym wstawić na tak małą parcelę. Więc ten park został tak, jak jest. No po prostu to najbardziej mi pasowało do tej parceli. Może trochę kiedyś to pozmieniam, szczególnie, że tu są jakieś inne lampy niż tu. Ale no, najbardziej po prostu pasuje do całego tego wystroju. Dlatego ten park zostawiłam, no i... No po prostu ta parcela była za mała i w takim dziwnym miejscu postawiona, że już zostawiłam to tak jak jest. No i kolejny z moich ulubionych budynków, mimo że już raz gdzieś w jednym miejscu odtwarzałam ten budynek. Są to budynki mieszkalne z Zatoki Pokrzyku, które bardzo lubię. Bo każdy jest na innej wysokości, też każdy jest w innym kolorze. Nie wiem, bardzo, bardzo lubię te domki. Jest jedno miejsce, gdzie odtworzyłam tak jakby, ale to jest mieszkanie w San Myshuno, więc uznałam, że mogę jeszcze raz użyć tego budynku, bo tam są tylko wnętrza. I w tym momencie jest to domek wakacyjny, ale zamierzam w następnych jakichś aktualizacjach zamienić go na ten domek mieszkalny, tak myślę, że można tam wynająć jedno z mieszkań i będą właśnie cztery mieszkania, czyli tak jak było w dwójce i to jest z tego dodatku na wynajem. No problem z tym dodatkiem jest taki, że trzeba czekać być może na jakieś aktualizacje
tamtego dodatku, żeby go w końcu naprawili. Wreszcie jesteśmy w Belladonna Cove, Zatoce Pokrzyku. No pierwsza część to właśnie jest San Myszono, które no, bywa trochę problematyczne. Właśnie tak jak teraz właśnie wspomniałam o tym dodatku na wynajem, który no, dopiero niedawno został wypuszczony, a tutaj większość to są właśnie te mieszkania. No tutaj są właśnie te Belle's Townhouse. To właśnie przerobiłam te same wnętrza, bo mi się ten kształt z nimi skojarzył jakoś, nie wiem. No i miałam pewne dylematy, jeżeli chodzi o przerabianie San Myszono i tych mieszkań, no bo wygląda to czasami może trochę dziwnie, niektóre domy to zostały właśnie przerobione jakby mieszkania. Niektóre mieszkania, a w The Sims 2 to były wybudowane całe budynki i każde mieszkanie było jakoś tam inne. A niektóre, no to są po prostu zwykłe domy, które zostały wciśnięte i wnętrze do jakby do mieszkania, nie? I no i trochę przerobione, że na przykład tylko jakiś pokój się w miarę zgadza i wygląda tak samo, więc można uznać, że to jest tak trochę inspirowane. No niektóre to, na przykład to z tym helikopterem, to w ogóle też jest ciekawa historia, bo to kółko, to jest z dodatku to kółko, mianowicie z tego pakietu akcesorii o tych duchach, to kółko to zostało tak zrobione, bo nie dało się go inaczej, ale z podglądu wygląda nawet ciekawie. No tutaj mamy rodzinkę Baldwin, a tutaj jakiś inny domek. I w sumie tak, ogólnie jeżeli jeszcze chciałam dodać, zanim jeszcze tam wejdę, odrobinę o rodzinie Debatu, chciałabym oczywiście, bo to jest jego dom cały mieszkalny, bo tak mi się wydaje, no, że można uznać, że w normalnej grze to jakby on całym tym budynkiem zarządza, chociaż nie ma takiej funkcji, a w tym dodatku na wynajem da się to zrobić, ale nie na tym budynku, dlatego w najnowszych jakichś aktualizacjach najprawdopodobniej zamienię ten park, tutaj go przeniosę, a ten budynek przeniosę tu. W tych penthouse'ach nie da się zbudować tego budynku mieszkalnego, więc musi to zostać przeniesione stąd. No mamy tu jeszcze takie muzeum na szczycie. Tutaj jest ten jeden inny penthouse. Są też rodziny Patel i Cleveland, które... No tutaj też są niektóre te pokoje trochę tak przemieszane i trochę mogą ciekawie wyglądać. No ale to wszystko jest właśnie tak inspirowane bardziej tymi mieszkaniami niż rzeczywiście jakąś rzeczywistym odtworzeniem. No co może być dosyć problematyczne, bo te budynki może nie są aż tak, znaczy te mieszkania może nie są aż tak ciekawe jak te, które były w normalnym dodatku. Chociaż, no nie wiem, jeszcze nad tym się zastanowię. Może kiedyś coś jeszcze z tymi mieszkaniami porobię. Chociaż wiele się rzeczy udało na przykład niedawno zrobić z tymi mieszkaniami. To, z czego jestem naprawdę zadowolona, to że tak jak tutaj może nie każdy to pamięta, ale te drzwi zostały powymieniane za pomocą tego moda Tool. I tak samo dodane jakieś nowe dywany, jakieś kwiatki i siedzenia, i z tego jestem najbardziej zadowolona. Także tak wygląda rodzina Łysoń. Tak, więc pierwsza część zatoki wymaga miejskie życie do The Sims 4. Ale jest jeszcze druga część zatoki, która wymaga ekożycia. I tutaj znajduje się jeszcze kilka innych rodzin, między innymi była żona pana Debatu. No ogólnie, jeżeli chodzi o tą część miasta, to wydaje mi się, że specjalnie tak jakoś próbowałam to oddzielić, żeby to była powiedzmy taka bardziej część może industrialna,
taka może trochę brudna i może trochę biedniejsza, chociaż może niekoniecznie. Bo jest tutaj też parę innych ciekawych budynków. To się okazuje w ogóle bardzo malutka, bardzo małym domkiem, ale się jakoś udało to wcisnąć. Tutaj są też poprzerabiane jakoś te mieszkania, jakieś tam konkretne są powciskane w te domki. Też ostatnio jakoś chyba je przerabiałam stulem, więc to też jest całkiem fajne. A jeżeli chodzi właśnie o te domy, bo tak naprawdę czy pani Jessica Peterson, czy tutaj rodzina Cho i Riley, to oni powinni być tak naprawdę oddzieleni i mieszkać w tych mieszkaniach. Ci na każdy piętro to inny lokator, tu każdy kamper, czy tam co tam jest, to też każdy powinien mieć oddzielny. I to powinny być takie mieszkania jak właśnie z dodatku na wynajem, ale no właśnie czekam na tą aktualizację tego dodatku, żeby powyznaczyć te odpowiednie mieszkania dla wszystkich tych parceli. No i też mam pewne plany na ten świat, który tam został dodany, no ale przede wszystkim trochę się obawiam ze względu na to, że ten dodatek był tak zepsuty, to trochę się obawiam tego. Też były jakieś pogłoski tego, że ten dodatek może psuć save'y, czego się boję, więc na razie to musi zaczekać. No tak wydaje mi się, że tak jak są te właśnie kampery, czy cokolwiek to tutaj jest dla pani Jessiki, to wydaje mi się, że wiele z tych budynków dobrze wykorzystuje też ten dodatek Życie Eko. Na pewno dodaje jakiś taki ciekawy klimat dla tych budynków. No też należy pamiętać, że akurat te bliźniaczki rodziny Cordial się przyjaźnią z tymi czarownicami, bo teoretycznie czarownice zostały dodane w tym dodatku Osiedlowe Życie. Ale to jest jak dla mnie mało ważne, ewentualnie można nie grać w ogóle z tymi czarownicami. Też mają ciekawe stroje, czy Kimberly, czy też w sumie ciekawy strój ma pani Chastity. No i w sumie też ważna jest ta rodzina Cho. No właśnie dla nich myślę, że dosyć ważne byłoby ten rozdzielenie tych mieszkań, bo tak to mają cały ten budynek mieszkalny dla siebie. Chociaż no jedną z rzeczy, którą można jakby zaradzić na to, jest oczywiście dodanie tych współlokatorów z dodatku Uniwersytet do The Sims 4, więc można w ten sposób sobie zaradzić z tymi wolnymi pokojami, albo po prostu dodanie tu jakichś kolejnych simów, którymi możecie grać. Tak się prezentuje też ten dom. Ważnym elementem jest, jak dla mnie tutaj to idealnie wręcz pokazuje, no. To jest moim zdaniem idealny przykład, dlaczego jak dla mnie nie było warto tak wielu po prostu zmarłych simów tworzyć. No też dodatkowym jakimś argumentem na to może być to, że po prostu save będzie się jeszcze bardziej zwiększał przez ilość, a jeszcze przez to, że simowie po prostu znikają z tych drzew, to tym bardziej jest to dla mnie trochę bez sensu. Więc stworzyłam tylko i wyłącznie zmarłego męża pani Cho. No tak naprawdę mamy dla dwóch żyjących simek, to mamy 12 przodków i jeszcze jednego, czyli 13 zmarłych simów. I to tylko dla dwóch. I tak naprawdę no, dla mnie ci simowie nie wprowadzają żadnej ważnej historii, no oprócz właśnie tego zmarłego męża, którego odtworzyłam. Tak dlatego sobie to darowałam, no bo dla mnie to po prostu za długo by trwało, żeby tak wszystkich tu odtwarzać.
A no właśnie tych rodzin jest znacznie więcej, które mają też tylu simów i tak dla każdej rodziny tworzyć. No tutaj też jest Olivia Riley. No a także jeszcze tworzę studentów później, więc dlatego tutaj jest tylko ten mąż, no bo po prostu wolę w tym czasie nad kolejnymi systemami pracować. Natomiast jeżeli chodzi o światy wakacyjne, to jest ich łącznie 4, 2 takie klasyczne, czyli Three Lakes, Twiki, Jungle, ale o tym zaraz. I jeszcze do tego Takemizu Village, Twiki Island. W Trzech Jeziorach polecam szczególnie odwiedzić tą chatkę pustelnika. Możecie tam coś ciekawego znaleźć. No wrzuciłam do tego otoczenia sporo tych domków do wynajęcia, bo też tyle ich było. Są to dwa hotele, no szkoda, że nie ma hoteli. No i pewnie ich raczej już nie będzie, ale no tak to się prezentuje, ten hotel. Są hotele te dwa. To jest taki po prostu kemping. Jeden taki, powiedzmy, trochę przerobiona ta parcela, która tu wcześniej stała, został tutaj budynek po prostu zmieniony na ten dwójkowy, bo tutaj są te gorące źródła też. Ten kemping został trochę skurczony. No może te hotele, tak, tu są te gorące źródła, więc do nich na pewno wymagane będą ten dodatek śnieżna eskapada, więc o tym trzeba pamiętać, no bo te gorące źródła zostały dodane w tym dodatku Bon Voyage, a w Sims 4 one zostały dodane w dodatku właśnie śnieżna eskapada. Może szkoda, że to są hotele i no nie było aż tak wielu tych budynków do odtworzenia, jeżeli chodzi właśnie o Trzy Jeziora na przykład. Tam głównie są właśnie czy te hotele, czy te domki letniskowe, ale no pomyślałam, bo tam chyba z 1000 kosztują te hotele, żeby wynająć pokój, jakby w zasadzie cały hotel dla siebie. Więc pomyślałam, że można w ten sposób sporo kasy jakby wydać w Simsach, co zawsze jest dobrym pomysłem, a poza tym zawsze można zabrać znajomych na te wakacje. Więc to też jest jakiś pomysł. No tutaj są te gorące źródła, o których już wspominałam. Tutaj jest niby taki sklepik, który miał do tych stoisk jakby trochę podłączać się. To jest jakiś hotel, tutaj jest z kolei taki domek wypoczynkowy, więc tutaj za dużo tych jakby domków do wynajęcia może nie ma. No jest, ta dżungla została taka jak była, bo nie wiedziałam co tu wrzucić, bo zostały tutaj, no oprócz tego, to także zostały tu wrzucone i te dwa budynki też są dosyć ciekawe, bo w Salwadorze chciałam właśnie dać bardziej te budynki kojarzące się bardziej z tą dżunglową częścią Twiki Island, a nie tą wyspiarską. Dlatego zostały tutaj dodane właśnie na przykład te ruiny świątyń. I jest właśnie ta. I to w sumie jest wszystko robione chyba na platformach i półściankach. I wygląda to na pewno dosyć ciekawie. Jest jeszcze druga tu w centrum miasta. Może to trochę, bo tutaj chyba wcześniej były właśnie stoiska. No ale tu są jakieś stoiska, ewentualnie można kupić sobie coś na tą podróż. No uznałem, że może to być w miarę ciekawie, trochę nawiązywać do tych też ruin, które są no, w tej ukrytej części Salwadorady. No tutaj są te stragany. Można sobie coś kupić. Tutaj jest jeszcze ten domek do wynajęcia. Ale ważną rzecz, którą trzeba pamiętać, to to, że wrzuciłam do wymagań Salwadorady jednak mimo wszystko ten dodatek.
Tu jest jeszcze ten budynek właśnie tych gorących źródeł i tutaj jest parę jeszcze obiektów ze spa. Głównie dałam, bo tak jak było przy tych straganach, to używałam tych dachów takich słomianych, które doszły właśnie w dodatku Rajska Wyspa, czy to do Sesame Streetu, to nazwa, nie pamiętam. No, tutaj jest bardzo dużo hoteli. Jest jedna pusta parcela tutaj. Trochę też skończyły mi się rzeczy do przerabiania, ogólnie z tych wakacyjnych, bo niektóre, no jest na przykład ten Bivi Hotel. To podzieliłam go na trzy części. I to wszystko jest ze skrzyni rodzin. Są oczywiście hotele, tutaj jest jeszcze jakiś wielki dom, bo można było parę domków wykupić, między innymi ten albo ten. Ten chyba też jest ze skrzyni. No jest chatka doktora, a tak naprawdę szamana. Jest ta tajemnicza chatka. Ogólnie, no powiem, że było to dosyć ciekawe wyzwanie, żeby zrobić te wszystkie przejścia i żeby to się w miarę zgadzało tymi kratkami i żeby to dało się przejść w ogóle pomiędzy tymi jeziorkami. I jeszcze ustawianie tych kamieni, czy tych krzaków tu wszędzie. I teraz muszę jeszcze spojrzeć, czy mi się to jakoś nie usunęło. To specjalnie dałem tutaj między innymi tą, znaczy no to też wymaga tego miejskiego życia, bez przyłącza i wulkaniczna aktywność, ale przede wszystkim gremliny, bo reszta to tam, oj, reszta to w miarę miała nawiązywać po prostu do tego, gdzie ta parcela jest umieszczona, a jeżeli chodzi o gremliny, to zostało to specjalnie zrobione, bo misja po prostu, którą robimy dla szamana, polega na tym, że mamy naprawić mu różne sprzęty w jego domu i on za to daje nam laleczkę wudu, więc on ją ma w swoim wyposażeniu. O, tutaj jeszcze więcej tych kamieni. A ta parcela prezentuje się tak. No ogólnie jest tutaj na pewno też dużo ciekawych parcel do odkrycia. No, dużo hoteli, ale polecam na pewno odwiedzić tą plażę. Jestem pewna, czy mi się to znowu nie usunęło, ale są tutaj dwa ukryte nagrobki. O, tu jest jeden, tu jest drugi. To są nagrobki pirata ducha z... no, w zasadzie z tej... W Sims 2 był taki statek, na który można było wejść. Tutaj to został tylko... jakaś ruina i to jeszcze w takim ciasnym jakimś przepływie, nie wiem. Tak musiało być, bo taka była ruina. No i on się rozbił tym statkiem i też w Sims 3 pojawiła się jego żona. I teoretycznie specjalnie do tego, dlatego tam polecam jakiś custom content, ale to jest takie dosyć... No tak tylko, bo nie chciałam mu dawać tej czapki pirata z tego dodatku coś tam upiorności chyba, czy coś, bo po prostu wtedy go nie miałam i nie chciałam tylko dla tej czapki specjalnie kupować tego dodatku. A później jak jakoś staniał, to jeszcze dla tego ninja go kupiłam. Ale no nadal tego custom contentu tam gdzieś używałam, więc to można sobie gdzieś zainstalować ewentualnie. No są oczywiście te hotele, czy inne domy. Ten budynek już kiedyś pokazywałam i tam chyba jakąś plażę. Po pierwsze, tych hoteli, no zawsze to będzie to tylko taki budynek niby hotelu. No na razie, no raczej nigdy nie dodadzą tych hoteli. A po drugie, nawet jeśli bym chciała zrobić z tego taki budynek mieszkalny do wynajęcia jednego mieszkania, to i tak nie można tego zrobić ani na penthouse, ani właśnie na takiej parceli morskiej. Więc no musi być tak, jak jest.
No i ostatnim miasteczkiem, które nam zostało z tych wakacyjnych, to jest niby Góra Komorebi, a tak naprawdę tak Emizu Village. No tutaj jest sporo parków, to jest ze skrzyni. Tutaj też są jakieś hotele, tutaj jest spa, czy tamte gorące źródła, znowu hotel. Niektóre z nich na pewno zmienię na te mieszkalne. Najprawdopodobniej będzie to ten, że będzie to właśnie to mieszkanie do wynajęcia z tego dodatku nowego. No ale to jeszcze na to przyjdzie czas. No tu są jeszcze dwa dodatkowe domki po prostu do wykupienia. I jest, no jest jeszcze inne spa, czy tam no te gorące źródła. Jest też dziadek. Dziadek nie ma, znaczy no, no to jest dosyć ciekawa rzecz. Mądry starzec i jego pagoda. Pagoda w cieniu. To jest jeden właśnie z ukrytych NPC-ów w The Sims 2 Bon Voyage. Tak samo jak tamten szaman. No tutaj nie miałam za dużo jakby do odtworzenia. No czy też ta parcela jest nieco mniejsza, więc ustawiałam tutaj niby taki ogródek zen, że niby coś tutaj można porobić. No i dałam mu 0 simoleonów, żeby był jakiś śmieszny challenge dla niego, bo tak naprawdę no, ciężko jest jego umiejętność, którą on przekazuje, jakoś przekazać tej grze, bo on potrafi nauczyć tai chi i jakieś legendy o jakimś smoku czy coś. Nic takiego ciekawego jak na przykład wielka stopa, czy ta teleportacja od ninży, czy ta laleczka wudu od szamana. Oczywiście w tym dodatku chyba no, on ma właśnie przez to ten 10 poziom tej wewnętrznej harmonii, czy cokolwiek, jakkolwiek to się nazywało. I w tym dodatku chyba zostały dodane te jakieś spacery i tam jest jakaś taka sztuka wyciszenia czy coś, więc to na pewno się może do tego przydać. No, było rozważanie na temat tego, czego nie umieścić na szczycie góry, ale raczej by nie mógł tam zamieszkać. Znaczy no, zbudowanie bardziej tej pagody na szczycie góry. Też chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszyłam, jak stworzyli Górę Komorebi, bo tak to nie wiedziałam, gdzie to takie Emizu Village ścisnąć. Tak samo było w sumie z River Blossom Hills, czyli Kwitnące Wzgórza, bo wcześniej, to jest taka jedna z ciekawostek, to było umieszczone w Desiderata Valley i to było po prostu tutaj, ta połowa to była nie, Kwitnące Wzgórze, a ta połowa to była Dolina Niezbędna. Czeka już nas ostatni przystanek, czyli studenci. Kiedyś były dwa, znaczy kiedyś stworzyłam tylko dwa otoczenia studenckie. Tak samo było w sumie też z Akademii Letur niejako, bo na początku nie byłam co do tego pewna, czy rzeczywiście chcę dzielić jeszcze na trzecie otoczenie studenckie, bo mamy Brightchester, Strangerville i teraz jeszcze to Copperdale. Na początku było jeszcze tak, że niby Brightchester, mimo że to jest, no to wcześniej ono było właśnie nazwane Akademii Letour, dlatego, bo w większości były tu budynki z tego właśnie miasta. No i też było sporo rodzin z tamtego miasta, a tutaj jeszcze są dwa studenckie bractwa. Jeżeli też chodzi o studenckie bractwa, to też je niedawno stworzyłam. Na przykład tą panią. Zamieniłam właśnie tą nazwę, jednak dla Brightchester dałam Steam State University, bo wydawało mi się ono takie bardziej domyślne, jeżeli chodzi o uniwersytet, że SimState University jest tym domyślnym dla The Sims 2 i Brightchester jest tym domyślnym dla The Sims 4. Copperdale i Akademii Letour jest gdzieś w lesie i tak jest może trochę niepozorne. Jeżeli chodzi o tamtą panią McCarthy,
to ona należy do jednego z ukrytych bractw i stwierdziłam, że właśnie potworzę po, no jedną kobietę, jednego faceta z każdego z tych ukrytych bractw po jednym. I właśnie ona jest zarządczynią La Fiesta Tech Society i należy też do tego pan Christopher. I oni mają też... mogę tam to zorganizować na przykład? O, dodałam właśnie te ukryte te bractwa, bo ukryte parcele już wcześniej istniały. Już wcześniej właśnie stworzyłam, czy to z tym krowokwiatem, czy właśnie tą, którą pokazywałam w tym magicznym świecie, to tam jest jedna. Jest jeszcze jedna właśnie w tym nowym mieście, czyli Akademii Le Tour. To jest dosyć ciekawe, bo musiałam zmienić też typ tej parceli. Dlatego tu są chyba gdzieś poukrywane jakieś obiekty ewentualnie. Bo okazuje się, że nie da się stworzyć, tak jak tutaj jest klub hangout, czyli miejsce, gdzie się spotyka dany klub, nie da się stworzyć w parceli typu nieokreślone. To już po prostu tak mnie załamało, że te parcele nieokreślone są tak głupie i kompletnie bez sensu. Też dodałam tutaj ten, dlatego teraz są też nowe wymagania dla tych wszystkich otoczeń uniwersyteckich. Wszystkie otoczenia uniwersyteckie wymagają właśnie licealne lat i uniwersytetu. A dodatkowo La Fiesta Tech oczywiście wymaga jeszcze Strangerville. Ale pozostałe nie wymagają Strangerville, więc to może być o tyle dla was dobrze. Tak, też testując w ogóle różne jakieś te typy, bo musiałam na coś zmienić, prawda, ten budynek, to próbowałam to zmienić na... Znaczy, no, próbowałam to zmienić na University Housing po prostu w którymś momencie. I z jakiegoś powodu do łóżek liczy się posłanie do konia. To jest dla mnie bardzo dziwne, że to cały czas tak jest. Ale no, zmieniłam to po prostu na kawiarnię. No, jest to właśnie miejsce spotkania dla innej z tych simów, których też niedawno stworzyłam. To jest jeszcze sim, którego nie ma, ale mam nadzieję, że niedługo będzie. Tutaj właśnie są wszyscy ci simowie z tych nowych, ukrytych studenckich grup. No też są wszyscy inni jacyś studenci z rodzin, ze skrzyni rodzin, czy inni simowie ze skrzyni rodzin, jak na przykład pan Roseland, czy no, to Stella to akurat jest studentką, no gazeta. No i wszyscy jacyś inni jeszcze dodatkowi simowie NPC, jak właśnie Kasia, czy to jest ta simka, z którą romansuje Leszek Dziwak. W La Fiesta Tech właśnie, no tutaj jest właśnie kilka tych ukrytych, co też powinnam w którymś momencie pozmieniać, mimo że, bo kawiarnie wymaga chyba tego dodatku spotkajmy się, więc to też może być takie, to było... więc to jest jeszcze do dopracowania, tak? Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o Copperdale, bo tu mam jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, tu jest ostatni budynek hobby, który udało mi się wcisnąć. Jest to budynek hobby sportu. Po prostu miało to dla mnie najwięcej sensu, żeby to tu wstawić. Tematycznie to miało dużo sensu i nie tylko. No ta kółka to jest oświetlenie takie niewidoczne. To w grze tego na pewno nie będzie widać. No po prostu to miało dla mnie sens, bo i studenci, i licealiści mają jakieś grupy ćwiczeń. Więc mamy tutaj właśnie i tą koszykówkę, no co prawda ona wymaga tam tego dodatku, ale no jest. Są jakieś worki treningowe, no tutaj zwykła łazienka. Tu są te takie maty do ćwiczenia tych cheerleaderskich układów. To jest może głupie, bo to jest bramka z debuga. No ale to dlatego, że nie mamy, bo w The Sims zabyły takie bramki do grania w piłkę, a tu mamy po prostu piłkę do piłki nożnej. I tu chyba były
do baseballu, jeżeli dobrze pamiętam, ale zamiast tego są te takie do futbolu amerykańskiego. No i są jeszcze dodatkowo te piłki do koszykówki. Tak już może bardziej dla dekoracji, bo nie wiem, czy się da akurat w koszykówkę grać bez tego kosza. Nieco przerobiłam to liceum. Bryła jest dokładnie taka sama, jak była wcześniej. Ale zostały tutaj pododawane jakieś nowe rzeczy, nowe miejsca i trochę zmniejszone. No i już usunięta jest piwnica, bo uznałam, że ta piwnica jest kompletnie bez sensu i pół godziny łażą w jedną stronę, żeby skorzystać z komputera. Dla mnie to było bez sensu, bo ta biblioteka, która tu była, była kompletnie pusta wcześniej, więc trochę tu rzeczy pododawałam. I wydaje mi się, że no ta szkoła korzysta właśnie tylko z licealnych lat, uniwersytetu i witaj w pracy. Ewentualnie jakichś tam jeszcze dodatkowych rzeczy, bo na przykład tu w siłowni jest ta piłka do koszykówki, no ale bez przesady. Więc trochę właśnie poprzerabiałam, trochę więcej detali może tu dodałam. No zmniejszyłam tą stołówkę, żeby nie wyglądała tak przygnębiająco jak wcześniej. To jest taka bardziej sala naukowa, a to jest taka bardziej sala literacko-historyczna. Na górze są trochę po prostu więcej dałam do sali muzycznej. No i do sali plastycznej i jeszcze parę jakichś innych rzeczy, ale w zasadzie najważniejsze to jest kolorystyka się zmieniła, tak? Dlaczego ta kolorystyka taka jest? Miało to oczywiście te kolory i te korytarze tak naprawdę, dlatego też na przykład tutaj znalazły się takie kraniki. Miało to wszystko nawiązywać do screena z biografii John'ego Smitha, czyli Jaśka Kowala. W tej biografii on tak jakby jest w szkole i tam właśnie są te zielone lodówki, które miały właśnie zastąpywać jakby te szafki. Też tam jest jakiś kran, który miał być pewnie takim wodopojem czy coś w tym stylu. No więc tutaj no to są prawdziwe szafki, ale kolor pozostał taki, jak był na tym screenie. W audytorium nic nie zmieniałam, więc to zostaje takie samo póki co. No też jeżeli kogoś to zastanawia, to w La Fiesta Tech nie dotykałam tego tajemniczego laboratorium. No, tak jak już wspominałam, jest jeszcze kilka innych takich parcel, bo no akurat no, w tym laboratorium to nawet nie wiem, ile mogłabym zmienić, żeby to dalej było grywalne. A tak samo jak wspominałam tam w Weronie, jak są te parcele tych ruin albo jeszcze tych klifów, to tutaj są na przykład jakieś imprezy albo coś takiego, albo tam idzie się popływać, no to nie chciałam jakby zmieniać esencji tej parceli, a nie miałam jakby nic takiego konkretnego na zamianę. Jedyne co tam pozmieniałam trochę w klifach, to jeden budynek nawiązywał do takiej wieży, która stała w Weronie. No wchodząc na przykład do tej rodziny, to też tak jak mówiłam, ja ustawiłam na przykład w rodzinie, to jest Castor Nova i na przykład Allegra się w nim podkochuje i być może jeszcze jakaś inna simka, tak, jeszcze na przykład Heather, ale no na przykład Allegra i ja dałam to odczucie, no ale ono pewnie za chwilę zniknie, więc no z tymi odczuciami to jest niestety tak trochę różnie bywa. No i to jest właśnie bractwo, też chyba na podglądzie można było zobaczyć. To też jest dosyć ciekawe, że można sporo nawet poustawiać w tych bractwach, jeżeli się je tworzy. Na przykład to bractwo jest dla Uniwersytetu Brightchester i tylko dla mężczyzn. To jest też dla Uniwersytetu Brightchester i tylko dla kobiet. Z kolei w La Fiesta Tech będzie wszystkie te bractwa, na przykład jest dla Foxbury Institute dla kobiet, a to jest też dla Foxbury Institute i dla mężczyzn. Zostało jeszcze parę miast, które nie zostały przerobione. Na razie jest ich 5. Ale mogą powstać kolejne. W
póki co nie chcę aż tak dużo zdradzać, bo nie jestem też tak do końca pewna, co z tym zrobię. Plan jest na razie taki, że w pozostałych, na tych pozostałych mapach umieszczę światy z The Sims, historię z życia wzięte i ze świata zwierząt. No niestety na historię z Bezludnej Wyspy na razie nie ma miejsca. No na razie jeszcze nie ma miejsca, no i nie wiadomo, nie chcę jeszcze tak dużo jakoś też zdradzać się na temat tych przyszłych planów, bo tak naprawdę mam pewne pomysły, ale nie jestem jeszcze do końca pewna, no co ja z tymi pomysłami zrobię, bo nie wiadomo tak naprawdę, ile jeszcze życia ma The Sims 4, ile będzie jeszcze dodatków, czy innych takich rzeczy. Nie wiadomo też, jakie możliwości będą miały na przykład jakieś mody. Bardzo czekam na przykład na mod o Twisted Maxi na Stwórz Świat, bo Tool był bardzo, bardzo wpłynął na wygląd tego save'a. Trochę się przez ten czas nauczyłem na pewno budować przez budowanie tego save'a. Na pewno jeszcze można więcej za pomocą moda Tool. Prawda jest też taka, że no mam bardzo dużo pomysłów, jeżeli chodzi o ten save, co jeszcze mogłabym właśnie, czy dodać właśnie te, no, te światy z The Sims Historie, czy te systemy, o których też już wspominałam. Ale właśnie ta niepewność w tym, że nie wiem, co będzie w następnym dodatku, no i, ale także to, że mam te pewne ograniczenia, które nałożyłam na ten save, żeby on był jednak mimo wszystko dosyć mocno dostępny dla wszystkich, no dla jak największej liczby osób. No, na przykład bardzo nie chciałabym takiej sytuacji, bo na przykład w którymś momencie miałam nawet sporo tych dodatków, prawie wszystkie. Pobrałam jakiś save i okazało się, że tam po prostu wszędzie były korzystane te toalety z uniwersytetu, takie publiczne, zamykane w takiej... No po prostu łazienki z uniwersytetu i nie mogłam grać, bo na każdej parceli publicznej nie było łazienki. I dlatego jakby te ograniczenia były dla mnie jakby ważne, żeby to było w miarę dostępne jednak. Nawet jeżeli ktoś ma większość dodatków, to nie wiem, może na przykład nie być fanem wampirów. I potem się okazuje, że użyłam wszędzie podłóg z wampirów, bo są bardzo ładne i w sumie też pasują do dwójki, bo są takie ukośne. No a potem się okazuje, że ktoś nie jest fanem wampirów i wszędzie ma puste podłogi i ściany, bo nie ma tego dodatku. Też jak wspominałam, no można też wyłączać sobie na przykład, jeżeli ktoś nie miałby załóżmy psów i kotów, ale ma na przykład wiejską sielankę, może na przykład wyłączyć tą wiejską sielankę, bo nie ma psów i kotów, a potem włączyć z powrotem i ma ten świat czysty. Więc to może mogą być też różne potrzeby, jeżeli ktoś ma po prostu ma takie życzenie, że chciałby mieć to klasyczne Handford od Bagli, a nie to przeze mnie przerobione. Oczywiście tam są różne te ograniczenia. Czasami może to nie zawsze tak działać. No też wspominałam, że co jakiś czas publikuję te jakieś update'y na tym Patreonie. Ten link jest tutaj też do Tumblera, ale tam trochę rzadziej, a Twittera już nie mam. Po prostu ten Patreon jest bardzo wygodny przez różne grupowanie tych publikacji. No zawsze każdy pełny update będzie dla wszystkich dostępny. No i oczywiście to też bardzo
Bardzo będzie mi miło usłyszeć każdy jakiś komentarz. Chętnie usłyszę jakieś pytania, co mogłabym jakoś może jeszcze dokładniej opowiedzieć, czy zdradzić te jakieś sekrety, które gdzieś tu się znajdują. Na pewno chętnie też przyjmę zgłoszenia jakichś błędów, jeżeli się takowe pojawią. No, jakieś takie zgłoszenia, że nie wiem, gdzieś nie można przejść, jakieś obiekty są, nie da się do nich sięgnąć. No też przyjmę jakieś propozycje poprawek, czy jakichś pomysłów, co mogłabym jeszcze dodać. Oczywiście nie obiecuję, że wszystko będę w stanie dodać albo poprawić. No, wyszło tego dosyć sporo. Mam nadzieję, że jakoś się dało to obejrzeć wszystko. No i do zobaczenia w następnych aktualizacjach.